Halo, cześć, witajcie z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a i tak, to co widzicie, to nie jest fake. Słuchajcie, jesteśmy świadkami chyba najlepszej współpracy Epic Games z jakąś firmą, a jest to, słuchajcie, współpraca ze Star Warsami. Tak, słuchajcie, dzisiaj sklep pojawił się o 6 rano, a w nim Stormtrooper, nie wiem dlaczego w ogóle mam polską wersję ustawioną, nie ma to znaczenia, ale słuchajcie, jak widzicie, stało się, ale przed tym, przed przeglądem sklepu, chociaż widać już sklep, przypominam, że jeżeli kupujecie jakieś rzeczy ze Star Warsów, no to oczywiście na kodzik Evron w sklepie Fortnite i słuchajcie, ogólnie przed odcinkiem jeszcze powiem, że zrobiłem sobie taki challenge, jak ktoś ogląda na Minecrafta, to wie, że wrzucam filmy codziennie i przepraszam, że tego Fortnite'a było troszeczkę mniej teraz na kanale, ale nadrobimy, także słuchajcie. Pomyślicie sobie, okej, Evron, ale gdzie jest jakaś lotnia, gdzie jest jakiś kill-off? Otóż słuchajcie, też się zdziwiłem, że jak jest współpraca, to mamy tylko tego Stormtroopera, czy tam szturmowca, no nie? Ale słuchajcie, uwaga, 200 IQ. Mimo, że nie ma nigdzie w plikach gry na razie miecza, nawet w odkopanych, to zobaczcie, że to jest jeden skin w sklepie, ale jest napisane część zestawu oryginalna trylogia. Nie może być zestaw skinów, jeżeli jest jeden skin. Ten skin nawet nie ma plecaka, prawda? Więc słuchajcie, obstawiam, że przez ten weekend codziennie, i to nie jest leak, jak coś to nie wiem, będzie wychodziła przynajmniej jedna część tego zestawu i słuchajcie, wiecie, ja już to mówiłem wielokrotnie na streamach, że moim ulubionym kill-offem, takim wiecie, wymyślonym, którego nie ma w grze, byłby miecz świetlny i mam nadzieję, słuchajcie, że miecz świetlny zobaczymy w grze. Jak na razie, słuchajcie, do gry obecnie, jest 6 rano, jak to nagrywam, bo teraz to weszło, dodano dwie rzeczy. W ogóle dostałem ten skin od Epic Games, także chyba powinienem o tym powiedzieć w filmie. Dzięki Epic, nie wiem czemu, ale okej, dziękuję. I słuchajcie, dodano dwie rzeczy do gry. Po pierwsze, tego skina do sklepu, który jest w zestawie, mimo że sam, co oznacza, że zdecydowanie będzie więcej rzeczy. I po drugie, słuchajcie, powiedziałem słuchajcie już jakieś 100 razy, nie? Po drugie, na mapie lata, przepraszam, nie znam się na nazwach, ale ten statek z Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, jak on się nazywa, musimy stać w komentarzach. Reszty przeglądu sklepu chyba nie trzeba robić. Jedyne, co mogę polecić, to charakterystyczne podrygi. Boże, czemu mam polską wersję językową? Nie mam pojęcia. Ale ten skin jest POG. Oraz pląs jest spoko i zabawa. Zabawa też jest okej. Wszystko jest w sumie spoko, ale no dzisiaj, słuchajcie, jest początek pięknej współpracy. Jest to zestaw, także na pewno coś jeszcze zobaczymy. I słuchajcie, dlaczego w ogóle jest ta współpraca? Bo jak wiecie, film wychodzi w grudniu, ale dzisiaj wychodzi gra Star Warsowa, Ostatni Jedi chyba, czy Fallen Jedi, tak się nazywa. Ale słuchajcie, oprócz tego, oprócz gry, którą też dla was nagrałem, to musimy sobie zobaczyć w grze ten statek, czy on gdzieś lata. I podobno lata gdzieś na skrańcu mapy, także odpalmy sobie na szybko customa i zobaczmy, czy faktycznie jakiś samolot, jakiś ten pojazd latający. Zobaczymy. Jezus, jestem mega zhypowany, bo no mega lubię Star Warsy i teraz nie dość, że w mojej ulubionej grze jest taka, wiecie, moja ulubiona taki ulubiony dodatek, powiedzmy. Jak na razie nie widzimy nigdzie, on powinien być gdzieś daleko, jakby nadlatywać w teorii, no nie? Busie, wystartuj, aby nam pokazać się. Okej, czy... Jest! Patrzcie tutaj, widzicie? Faktycznie leci! Znaczy, on jest jakby w miejscu, ale leci. Czy mamy gdzieś innego jeszcze? Nie, na razie, słuchajcie, jest jeden, widzicie to? Jest ten statek kosmiczny ze Star Warsów, który nadlatuje. Także słuchajcie, ta współpraca, jestem pewny, że nie skończy się dzisiaj, ponieważ dzisiaj dopiero ma premierę ta gra Star Warsowa. Jak wiecie, w grudniu wychodzi film, ale mam nadzieję, że w ten weekend, słuchajcie, pojawi się jeszcze... Nie wiem, czy lotnia, ale na pewno mam nadzieję na miecz świetlny, ponieważ wyobraźcie sobie, jak to świetne by było mieczem świetlnym poruszać się. Znaczy poruszać się, miecz świetlny w swoim zestawie. Dobra, wysłowiłem się. Tak czy inaczej, słuchajcie, no pokczam totalny, nie wiem, ja się mega jaram. Tymczasem, słuchajcie, zapraszam was na spoconą arenkę solo właśnie z Fortnite'a. No i zapraszam was na streamy na YouTubie, bo na pewno sobie ogarniemy, czy dzisiaj... Dzisiaj pewnie też zrobimy streama do sklepu, gdzie zobaczymy, czy coś wjedzie Star Warsowego. Tak czy inaczej, miłego oglądania, kochani, trzymajcie się, cześć, cześć! Powiem wam, że nie wiem, czy się też z tym spotykacie ostatnio na solówkach takich normalnych, ale ostatnio grałem sobie duo i słuchajcie, ludzie się tak szybko wybijali, że były 3 minuty do pierwszej strefy, a na serwerze było top 15, no nie? Także dzisiaj lecimy znowu z arenką.
spoconą, mam nadzieję, i lecimy na hododropa z jakimś, nie wiem, pół serwera mniej więcej tutaj leci. Także wydaje mi się, że będzie dobrze. Niestety nigdy nie wiem, jak lądować na tej miejscówce, na tych fabryczkach. Także spróbujmy sobie jakoś spoczko wylądować. Mamy taktykala, it's okay, first landing by the way. Witam, witam, witam. Coś tu? Dobra, fantastycznie, wzięte od Rudego. O, nie dostałem obrażeń. To jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. Od razu battle ready, dostałem też medal. No tak, już mam full keva. Słyszę, że gościu tutaj... Okej, zejdźmy tutaj na dół. Bo słyszę, że gościu z haka, ten gościu z haka zdejmuje. Witam, dzień dobry. I poprosiłbym emeczkę, fantastycznie. I co, i co? Idziemy sobie dalej, tak o. Słyszę, że gościu rozwala te soczki, ale... Jezus, nie wiem, gdzie on je rozwala. Tutaj jest typ. Okej, okay. Let's go, o kurde. 151, taktykale są mocne. Dobra, wejdźmy sobie. Tu jest podka w ogóle duża. Weźmy tą podkę. Rozwaliłem jakiś w ogóle... Jakąś soczkownię chyba tam z góry, ale spoko. Weźmy sobie tutaj to, otwórzmy. I słyszę gdzieś typów. Czy ja słyszę ich na zewnątrz? Na górze? Na zewnątrz? Nie, na górze, czekajcie, wejdziemy tutaj. Jezus, nie wiem, a tu, o, 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 o. Let's go. Jezus Maria, jak lecę. Gasiu na łódce. Let's go. Ty Jezu, jaka gierka. Pokchamp. Teraz tutaj, halo? Dzień dobry. O. Okej, okay. Chodź tu koleś. No spoceni już, no spoceni, no spoceni. Witam, witam, dziękuję, do widzenia. Ech, tęsknię za czasami, kiedy się grało pierwszą gierkę na openie, ludzie nie potrafili budować w ogóle. Okej, okay, tam tutaj też są ludzie. Gościu mi się powoli ammo kończy. O, małe, tak o. Dobrze, w takim razie weźmy za wolną. Czy tutaj jeden typ został? Teraz to jest pytanie. Czekajcie, wejdziemy potrójną rampą. Znaczy rampą z zabudówką tak zwaną. Widzę gościa, nie bij mnie. Okej, okay. Jeszcze mnie sprayuje, dlatego zabudujmy się od boku. Wejdźmy na górę. O Jezus, nie chcę aż tak wchodzić wysoko. Koleś. No dobra. No dobra, jak tak bardzo chciałbyś się budować, to nie ma problemu. Ale... O Jezus. Okej, okay, dobra. Wejdźmy sobie gdzieś. Słyszę strzały z daleka i słyszę typa, tylko że patrzcie na moje matsy, mam jeden bullet do taktykala i jeden magazynek do M-ki. Nie wiem, tak bym... W teorii mogę rozwalić... O, mogę rozwalić te beczki. Czy je też można za jednym razem? Czekajcie, 76? 86, okej, okay, dało mi jedną. Czyli nie działa generalnie, czyli to nie działa, okej. Okay. Ale zawsze mogę iść do soczku. Soczku sobie wziąć troszeczkę. Okej, okay, okej, okay. we smart. Poczekam, wylecę się chwilę. Jezus, gościu nie trafił we mnie. Teraz we mnie trafił. Ale jak nie stam, Jezus, jeszcze ten typ idzie. Okej, okay, trochę dostał. Piłkary. To jest najgorsze, czat, kiedy podejrzewają cię piłkary. A zobaczcie, że już 30 osób żyje w ogóle. Jezus. Czy jest jakieś elo? Jakieś punkty, gdzie nie ma agresywnych gierek? Jezu, nie mam ammo do M-ki, gościu! Mam jednego shella do shotguna. Dobra, czekajcie, z SMG wjedziemy temu typowi. On się tam kontestuje z tym drugim. Witam. Dobra. Daj mi ammo. Nie masz ammo. Nie ma ammo. Dobra, mam do SMG i mam troszeczkę do taktykala, ale do M-ki nic nie mam. Spina. O! Jezus Maria! Ty myślałem, że to jest... To on mu podmienił ścianę. Ja myślałem, że to jest ściana tego typa, który tutaj się wyłożył. Tak sobie stoję, chcę, wiecie, w razie czego przełożyć. Dobra, Jezus Maria, nie wiem, nie mam w ogóle ammo do niczego, czat. Tam jeszcze jest ten snajper, ale nie wiem, on pewnie odpuścił, bo tak jak teraz nie dojechał, to znaczy, że odpuścił. Okej, okay, tutaj dalej daje jeden, ale są te busy, no nie? Są te busy, które dają więcej. Te takie busy z ammo. Znaczy z tym slurpem. Ale na wypadek, gdyby właśnie te piłkary rozwaliły, tutaj też możemy rozwalić. I lecimy, nie, widzę tutaj slurpowóz tak zwany. Nie wiem, jakąś taką beczkę ze slurpem, cysternę, o, brakowało mi słowa, cysternę. Także na chilku. No i teraz to rozumiem.
Generalnie przydałbyś jakieś ammo. Czy jest jakaś osoba, której nie zlutowałem? Nie wydaje mi się, żeby... O, tutaj jest skrzynka. A, pewnie jest, tylko że ona też pewnie ammo nie miała. Wcześniej jak fragowałem, to raczej ludzie byli bez broni, albo jakąś jedną broń mieli, którą podniosłem. Gdzie to jest? To jest tutaj. Okej, sorry. Nie znam się na skrzynkach na tej miejscówie. Okej, wiesz co, wezmę zieloną M-kę tylko dlatego, że ammo jest w niej. Co mi z niebieskiej M-ki, jak mam mało ammo, no nie? Tu mam przynajmniej 40. Tutaj jest ta skrzynka? Mam nadzieję. Nie ma jej tutaj? Dobra, fokczam. Jest tutaj. Tutaj za ścianą akurat wiem, że jest skrzynka. I jest pompa, ale... Pompy nie biorę, ale zawsze dała mi ta pompa ammo do mojego taktykala, także pog. No i co? I lecimy, nie? I lecimy. A jest ten loot tego typa z motorówki, no tak. Dobra, to pójdźmy tam. Pójdźmy tam zatem do lootu typa z motorówki. Strefa jest dosyć... Ty, typ jest tutaj, ja pierdzielę, to jest ten snajper chyba. Witaj. Witaj, kolego. Chcesz się bić? Podjeżdżam cię od góry, ty też mnie podjeżdżasz. Wymieniamy się strzałami, nie trafiłem, teraz trafiłem. Okej, git, ty 11 fragów, ale zobaczcie, cały czas tak naprawdę się z kimś biłem. I 20 osób zostało. It's crazy, man. That's crazy. No dobra. No to idźmy do strefy i pewnie zanim kogoś spotkamy, to minie 4 godziny. Minął 4 godziny autentycznie. Ale dobra, ale dobra. Przejdźmy sobie. Przejdźmy slurpem, żeby mieć slurpa. I idźmy do przodu. Tak będzie najlepiej. Tak będzie najlepiej. O, drop tutaj jest przy mnie, dobra. Ty, jak jest drop? Ogólnie ostatnio, nie wiem, dropy się pojawiają na mnie. Tutaj widzę, że są jacyś ludzie. Znaczy są jacyś ludzie. Są jakieś budowle po ludziach, nie wiem czy są ludzie, ale widzę, że jest drop. Delikatnie go zbiłem. Na szczęście drop na solo nie masz tak dużo HP, można go zbić w sekundę w sumie. Tylko wiecie co, podejdę. Zanim będę robił strzały, to trochę podejdę. I dopiero teraz go zbiję. Nie ma tutaj nikogo? Nie, chyba nie ma. Na chillku, dobra, uwaga. Okej, okay, we chilling, 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 chilling. Daj coś dobrego. O, no i to mi się podoba. Dobra, jeszcze wezmę dużą... Zapotki i możemy iść dalej. 17 osób ogólnie żyje, więc pewnie nikogo znowu nie spotkam przez 10 lat. No ale... Takie to już życie na tej solówce. Na spoconej. Generalnie wiecie, gdzie jest największe spocenie? Największe spocenie jest chwilę przed czempionem. Bo ludzie próbują wbić czempiona i tam jak oglądałem jakieś streamy czy jakichś ludzi, którzy wbijają czempiona, tam potrafi być jakieś, nie wiem, 50 osób. A potem jak się wbije czempiona, znowu już po prostu ludzie mają to gdzieś, no nie? I po prostu dojeżdżają wszystkich. Och well. Może kogoś jeszcze spotkam. O! Witam kolegę. Kolega przejmuje high ground. Dobrze, dobrze. Zabuksujmy się. We chilling, chilling, chilling. Jak widzicie, dużo osób nie padło, ale strefa jest mniejsza. Dobra, chodź tu koleś. Podjadę cię troszeczkę. Mam nadzieję, że nikt nie będzie na third party, bo ludzie lubią być na third party w takich sytuacjach. Jezu, ten gość idzie tak do góry. O, no i mamy third party, witam serdecznie. Okej, okay, słyszę, że gościu spadł. Skąd on ma tu third party? Gdzieś z boku. Okej, okay, gościu cały czas schodzi. Możemy zagrać to pasywnie. Ktoś tu się rozwala, jakiś metal. A to mój metal rozwala. I ze snajpy dostał. Witam. Fantastyczny lis. Taki ma nick. O, rakietnica. Let's go. Dobra, to biorę tak. Biorę tak. Oj, tu jest w ogóle ten. Srebrna. Ta złota skrzynka. Ta lepsza skrzynka. Ty, i druga duża. Wiecie, co chyba weźmiemy za 6 małych. Bo tutaj jeszcze była duża, gdzie był ten typ. To jest dobry plan. To jest fantastyczny plan. Okej, okay, fantastycznie. Teraz gdzie ty byłeś, koleś? A tam na górze, okej, okej, okej. Okej, okej, okej. Myślę, gdzie by sobie tutaj przykucnąć. Może tutaj. Ale koleś, nie strzelaj do mnie, dziękuję. O, jeszcze mam strefę. No, to proste, że tak. Let's wait. Poczekajmy.
Okej, okay, strefa jest dosyć blisko. Więc myślę, że na chillku sobie możemy przejść. Tu jest ten snajper, tu słyszę jakiegoś typa. Chodź, 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 chodź. Okej, okay, gościu nie chce przejść, więc sobie odpuścimy go. Myślę, że się tutaj po prostu zabudujemy i sobie pasywnie zagramy. Okej, okay. We chilling, chilling, chilling. Okej, okay, muszę mieć na uwadze, że nie mam za dużo maców do M-ki. Mam dużo do P90, do pompy też. Rakiet mam 9, więc jest okej. Okay. Jeszcze sprawdzam, czy może tutaj nikogo nie ma, ale raczej na chillku. Tutaj również na chillku, więc jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Teraz tak. Okej, okay, koleś. Bo ja tutaj patrzę na strefę i zastanawiam, jak ratować ty. Może po prostu udam, że mnie tu nie ma. Nie ma mnie. Okej, okay, nie, no ale muszę. Muszę, bo tam widziałem ten, co zabudowania. Nie chcę od góry dostać jakiegoś strzału w nogę, bo jak widzicie, nie mam za dużo leczenia. Mam dwie duże, w sensie, ale po tym nic za bardzo nie mam. Gościu wydaje się, jakby nie był za bardzo ogarnięty, w sensie robi boksy i przesuwa się, ale nie idzie mu to aż tak szybko. Nie wiem, czy to warto wydawać na niego tyle rakiet. Dostał z 33, a to dostał z M-ki w momencie, kiedy walnęła rakietkę. Używa mały. Nie wiem w sumie, czy to warto taką presję na nim dawać. Oh well. Zobaczymy zaraz, gdzie się strefa pokaże. W teorii ona może być na mnie. Bo to chyba będzie połowiczna, prawda? Kurde. Czy tam jest ten typ dalej na górze? Chyba nie ma. Chyba nie ma. Koleś? Czy chciałbyś? Może. Poszedł się na mnie. Tak wiecie, resetuję te ściany, żeby zobaczyć, widzieć przez ściany, co się dzieje. Strefa się zamyka. Okej, okay, koleś, spokojnie. Mała wymiana. Okej, okay, to była kiepska wymiana. Walnąłem mu głowę, ale sam też dostałem. Oj, teraz muszę wypić te dwie duże. I to jest problem generalnie, że muszę wypić te dwie duże. Bo nie mam teraz w ogóle leczenia. Zaraz zobaczymy, gdzie będzie strefa. Gościu, nie bij mnie, spokojnie. Ja wiem, że cię biłem, ale przepraszam. Wybacz mi. Okej, okay, strefa jest blisko. Połowiczna. Przejdźmy sobie zatem, walnijmy mu rakietę, taką wiecie, rakieta tak zwanego bezpieczeństwa. Jest mu zasadzana. No i zobaczmy. Okej, okay. Zabudujmy się gdzieś tutaj na górze, bo widzę, że ta strefa idzie tak, że... Kurde. Oj, mam to mało ammo do M-ki, to jest problem. Czekajcie, może coś uchwycę. Spróbuję sprowokować walkę. Nie sprowokowałem walki. A tu słyszę tego typa. A to jest ten? A, to jest ten. Ta rakietka była dobra, ta rakietka była średnia. Czekajcie, przejdziemy sobie boksem. Tak, żeby przejść do strefy, bo nie jestem w strefie, ale chcę utrzymać ten poziom. Bo po tym, jak ewentualnie strefa będzie za górką, to będę miał mega przewagę. 26 ammo, by the way. No to jest mało, to jest mało. Ten gościu tak na górce jest, ale ja wiem, że ten jest też drugi. Ja lubię naprawdę, ja słuchajcie, przed tą gierką miałem gierkę, gdzie miałem 14 fragów i dostałem snajpę za 200. Jakbyście chcieli ją zobaczyć, to dajcie znać, ale dlatego tak zapobiegawczo teraz się zamykam przed snajperami, bo nie, ja chcę dla was wygrać dzisiaj. Żebyście mieli w piątek fajny odcinek. Znaczy dzisiaj, no ale mówię to w czwartek, bo nagrałem sobie to wieczorkiem. Ale wiecie, o co chodzi, you know guys, you know. Kolego. Cały czas mi tu chodzi jakiś typ, a oni przecież muszą iść do strefy. Dobra, otwieram się. No to za 30. No to już każdy jest ogarnięty, to już nie tak, że sobie sprawiasz kogoś w plecy. Ten gościu może tu przyjść? O. Okej. Okay. Ten gościu jest prawdopodobnie w moim boksie, znaczy obok mojego boksa. A tutaj jest, ja pierdzielę. Gościu sobie tak schodzi. A zobaczcie strefę, strefa jest pode mnie, dosłownie pode mnie. Tu jest drugi. Spadł sobie, zabudowuje się. Ja pierdzielę, on jest centralnie na mnie. To ja wchodzę mu chyba. Wchodzę? Daj się otworzyć. To się nie da otworzyć. Czy mogę kogoś na odległość? Czekajcie, weźmiemy tak, połączymy sobie z tym high groundem, co ten gościu tutaj siedział. Okej, okay. We chilling.
Teraz. Teraz będą pikilka. Ja mam 10 ammo, czat. O! Musiałem pestkować, jakie pestki teraz wleciały. Dobra. Przeładujmy jeszcze rakietkę. Ten gościu chyba idzie bokiem. Ja chcę ich tak przytrzymać, żeby oni mieli mega presję, żeby wejść tutaj. Tylko też muszę uważać na swoje masy, bo nie mam ich za dużo teraz. Chcesz gościu jeszcze dostać? Ja pierdzielony jest taki gnębiony, gdybym miał ammo. Gdybym miał ammo. O! Ta rakietka była 200 IQ, tylko ja nie mam rakiet, nie mam rakiet, nie mam ammo. Boże, dobra, przejdę do strefy. Zobaczcie, jak oni są otwarci. Muszę z P90 stalić. Boże, oni wszyscy tak bardzo mało HP. Tak bardzo biegną otwarci na mnie. Okej. Czat. Ja ich wybiję. Jeden zginął. Nie dostałem fraga, ale za tego już dostałem fraga. Ja muszę wszystkich poobijać generalnie. Okej, chillik, chill, bro. Słyszę gościa na podłodze. Nie mam matsów. Nie mam ammo, ale teraz mam matsy. Teraz nie mam matsów. Troszeczkę mam matsów. Chcesz zejść, gościu? Okej, on się zabudowuje. Czy mam czas na rakietkę, żeby mu dać? Jezus, zszedł! Spokojnie, chilling. Teraz mam czas na przeładowanie rakietki. Walimy rakietkę. Taktyka, let's go! Let's go, chat! No i widzicie, 15 fragów, win, tak o! Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcji, dzwoneczku, no i o kodzie Evron w sklepie Fortnite. Trzymajcie się, widzimy się już na kolejnych odcinkach na YouTubie, no i oczywiście na live'ach. Elko!